Przechodząc do tematu dzisiejszej konferencji, chciałem właśnie powiedzieć, że mamy ustalony ostateczny termin jakby prowadzenia dalszych prac na drodze wojewódzkiej nr 251 w porozumieniu z wykonawcą firmą Eurovia. Przypomnę tylko, że mówimy o przebudowie drogi liczącej 15 km. Będzie ona przebudowywana w najlepszych parametrach. W zasadzie mówimy, że nie będzie ona się różniła od dróg krajowych. 7-metrowa jezdnia, dwa pasy dróg na jednej jezdni, pobocze, wzmocniona konstrukcja drogi do 10 ton na oś, co jest bardzo istotne, oczywiście separacja ruchu, czyli jezdnia, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy. Tutaj też ukłony w stronę gminy za to, że partycypuje w kosztach budowy tej infrastruktury. Jedno rondo w Jędzewie, do tego 6 skrzyżowań skanalizowanych, 22 inne skrzyżowania, 20 zatok autobusowych, także żadne pojazdy nie będą musiały oczekiwać na drodze w momencie, kiedy zatrzyma się autobus. Całkowity koszt tej inwestycji to 47 milionów złotych i przypominam też, że o wyborze wykonawcy decydowała m.in. długość gwarancji. Tu firma Eurovia zaproponowała najdłuższą gwarancję, 7-letnią, też najkorzystniejszą cenę, dlatego została wybrana jako główny wykonawca tego. Tak jak wspomniałem, spotykamy się też tutaj, żeby powiedzieć o zamknięciu mostu, który jest jednym z najważniejszych elementów modernizacji tego odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 pomiędzy Żninem a granicą województwa. Obecnie, jak ten most wygląda, doskonale prezentuje właśnie tutaj to zdjęcie. Jego stan techniczny jest zły, stąd między innymi zaplanowana przebudowa, wzmocnienie jego nośności oraz jakby wprowadzenie wszystkich elementów bezpieczeństwa z myślą o wszystkich uczestnikach ruchu, pieszych, rowerzystach, kierowcach, tam właśnie bariery, chodniki, ciąg pieszo-rowerowy i przebudowa tego odcinka pomiędzy mostem w kierunku drogi krajowej nr 5. Natomiast jeżeli jesteśmy już w samym Żninie, z tego objazdu wytyczonego ulicami Sienkiewicza, Sądową, Szkolną i 700-lecia będą mogły korzystać wyłącznie pojazdy osobowe oraz dopuszczony zostanie ruch autobusów. Ten objazd będzie prowadził właśnie od ronda na skrzyżowaniu Dworcowa 700-lecia przez ulice lokalne do skrzyżowania Sienkiewicza z drogą krajową. Natomiast odcinek od ulicy Mickiewicza, jeżeli dobrze pamiętam, drogi krajowej nr 5 do ulicy Zamkniętej będzie zamknięty ze względu na remont obiektu oraz przebudowę tego odcinka drogi. Pomiędzy drogą krajową nr 5 a Spokojną będzie przejezdny, żeby zapewnić dojazd do posesji oraz dla pojazdów zaopatrujących pobliski market oraz warsztaty PKS i OSP. Ważna informacja, że właśnie o tych wszystkich zmianach jest poinformowana i policja, i inspektorzy transportu drogowego, którzy będą jakby też prowadzić kontrolę w obrębie dróg wojewódzkich i dróg krajowych na terenie powiatu żnińskiego. Czy te, powiedzmy, zalecenia, nasze, powiedzmy, nakazy są respektowane, szczególnie przez kierowców samochodów ciężarowych? Współpraca z inspektorami transportu drogowego jest jednym z naszych priorytetów. Generalnie realizujemy pracę w systemie etapowym, tak zwanym systemie wahadłowym. Mamy prowadzone 7 wahadłów na odcinku pozamiejskim. I na tych 7 wahadłach wykonywane są różne roboty, w zależności od tego, jaki zakres danych prac na danym wahadle jest przewidziany w dokumentacji projektowej. Są prowadzone roboty branżowe, związane z przebudową urządzeń branżowych, elektrycznych, teletechnicznych. Budowa sieci wodno-kanalizacyjne oraz branża drogowa, czyli przebudowa samej drogi i układu wokół drogowego, czyli ścieżki rowerowe, przepusty, chodniki, zatoki i tak dalej. My prowadzimy pracę, na każdym z tych wahadeł jest, jakby powiedzieć, zaawansowanie na różnym etapie właśnie z uwagi na różny zakres, czyli wykonanie tych nawierzchni wiąże się z zachowaniem bardzo wyświetlonego reżimu technologicznego,
rozrachowaniu tzw. okresów technologicznych, przerw wykonania tych prac, bowiem zarówno odbudowa pomocnicza jest wykonywana na bazie cementu, na bazie spoi cementowych, która wymaga odpowiedniego określonego specyfikacji czasu wiązania oraz technologia MCE, która jest pobudową już zasadniczą, która z kolei także wymaga takiego takiego czasu właśnie nawiązania tych elementów, które są składnikami tej warstwy. W najbliższym czasie planujemy rozpocząć pracę na ulicy Dworcowej. Nie chcemy tracić czasu jakby tego okresu, powiedzmy zimowego, na elementy, które można było w tym okresie wykonywać. Czyli głównie mówimy tu o rozbiórkach samego obiektu oraz wykonywania tak zwanego posłowienia pośredniego w postaci pali wielkośrednicowych. I te prace zamierzamy rozpocząć już od praktycznie zamknięcia z 8 stycznia. Mamy wprowadzić ekipy, które będą wykonywać to zbiórę, w pierwszej kolejności frezowanie, w drugiej kolejności przebudowy istniejących sieci elektrycznych i teletechnicznych, które muszą być usunięte z istniejącego obiektu i następnie rozbiórki samego obiektu, no i wykonanie posadowienia. Mam nadzieję, że uda nam się wykorzystać ten czas, nazwijmy to zimowy, ale które warunki są do tych prac na tej korzystne, żeby można było je zrealizować. Takie kwestie, że jest tak jak już kierownik wspominał, są okresy pielęgnacji, gdzie tą warstwę trzeba zostawić. Można w tym miejscu prowadzić w przypadku warstw, gdzie jest tam cement, gdzie jest emulsja asfaltowa, tak naprawdę dojrzewanie betonu 28 dni. Można to w niektórych przypadkach skrócić i staramy się to skrócić. Więc w związku z tym można zaobserwować takie miejsca, gdzie tego sprzętu jest mało. Bo na przykład jest tylko sprzęt, który służy do pielęgnacji danej warstwy. W związku z tym nie można traktować tego, że jest to wina wykonawcy, że po prostu pożałował sprzętu czy ludzi, żeby tam ich wysłać. Więc to jest kwestia pierwsza związana właśnie z tym odcinkiem technologicznym. Kwestie organizacji ruchu i kwestie pogodowe mają wpływ. Więc jeżeli są, że tak powiem, utrudnienia pod względem pogody, które się ostatnio dosyć często pojawiają, ja chcę podkreślić, że opady w porównaniu do poprzednich lat są o wiele wyższe w tym roku niż w poprzednich latach i to ma wpływ na ilość pracowników, na wykonywane prace. My mamy założony harmonogram i będziemy realizować to zgodnie z harmonogramem, natomiast na pewne kwestie nie mamy wpływu. Wiemy, że o dwóch odcinkach, od skręczaru zamknięty, a po drodze mamy ulicę Spokojną. Ten odcinek od Mickiewicza do Spokojni na pewno będzie dopuszczony dla ruchu, dla pojazdów jakby zaopatrujących Tesco, dojeżdżających do warsztatów PKS, OSP, dla mieszkańców też i właścicieli posesji. To, czy będzie on udostępniony jakby w większej jeszcze formie, będzie jeszcze przedmiotem jakby dodatkowych analiz zarówno Zarząd Dróg Wojewódzkich i Urząd Marszałkowski zatwierdzający organizację ruchu jest jakby otwarty na takie kolejne zmiany w tymczasowej organizacji ruchu, ale musi to też dokładnie jakby przeanalizować wykonawca, ponieważ tam jest też bardzo duży zakres robót, łącznie też z wymianą sieci i tak naprawdę te prace będą się też toczyły jednocześnie na mości, na tym zamkniętym odcinku. Czy uda się je powiedzmy podzielić na jakieś dwa podetapy, ma to być przedmiotem jakby dodatkowej analizy prowadzonej przez wykonawcę. Nie chcemy w tej chwili deklarować, że tak się stanie, jak była składana ta propozycja, ale jest to, mamy to na uwadze i będziemy to jeszcze analizować. Nie liczymy, że wykonawca jakby dokładnie jakby rozstrzygnie ten problem, czy jest taka możliwość, jesteśmy zgodni co do tego, żeby
zakończenie tej przebudowy drogi 251 nastąpiło jak najwcześniej i pamiętajmy też, że realizując tą inwestycję województwo zdecydowało się dołożyć dodatkowe środki. Początkowo szacowaliśmy, że uda nam się zamknąć w budżecie 30 milionów złotych. Taki jest zapis też w Kujawsko-Pomorskim planie spójności drogowej i kolejowej województwa. Ostatecznie po przetargu mamy 47 milionów, żeby realizować cały zakres inwestycji. Nie chcieliśmy się godzić na to, żeby kosztem jakby zmniejszenia nakładów jakieś odcinki tej drogi, tego potrzebnego remontu ograniczać. Dlatego staramy się realizować jak zrobiono w momencie, kiedy obok istnieje, można powiedzieć, inny obiekt mostowy, kiedy powiedzmy są też drogi alternatywne w postaci innych dróg wojewódzkich i też innych dróg lokalnych, bo pamiętajmy, że też kierowcy na przykład z tej wschodniej części Żylina jadą na przykład mogą korzystać z dróg powiatowych na Rogowo, bądź też jadąc na przykład do Bydgoszczy, czy też w okolice Szulina mogą korzystać właśnie z dróg wojewódzkich 253, 246 przez Łapiszyn. To są właśnie też bardzo dobre drogi. Po drodze też istnieją inne obiekty mostowe, a tak naprawdę obiekty mostowe tymczasowe są budowane w momencie, kiedy nie ma w pobliżu żadnej innej przeprawy i jest to powiedzmy jakby wymóg, no, konieczność wybudowania takiej przeprawy, bo są to zawsze bardzo duże koszty i dodatkowy czas.